Australii, o kraju, o którym kiedyś mawiano, że tam chodzi się do góry nogami. No i kadr mamy taki właśnie australijski. Co zrobiliśmy źle? Co źle ustawiliśmy, przygotowując się do programu? Być może ten bumerang. Australijski bumerang ustawiliśmy niepoprawnie. Do widzów. Tak, kangurkiem. I wróciło do normy, no proszę. Powinno być teraz wszystko w porządku. Pół roku spędziłeś, Krzysiu, w Australii. Australia to kraj, kontynent. Druga część świata. Jak ten kraj widzisz, jak go postrzegasz? Australia, kraj wielkości Europy, z czego zaludnienie jest bardzo małe, ponieważ wynosi tylko 20 milionów mieszkańców, czyli niska gęstość zaludnienia, rzadko można spotkać jakiegoś sąsiada, czy nie zagląda się sąsiadowi w okno. Czasem to chciałoby się, żeby sąsiad zaglądał w okno. A to widzisz, że od sąsiada jest 50 km, 40 km. Są rejony, że nawet i więcej. W południowo-wschodniej części Australii, gdzie myśmy byli, to było 2-3 km do sąsiadów, to ale. To gęste zaludnienie. Jak na Australię bardzo. A im bardziej na północ, na zachód, tym można spotkać prawie całe Stany, bardzo mało zaludnione. Jak powitała Cię Australia? Do Australii wylecieliśmy z takiej naszej wczesnej zimy, późnej jesieni, koniec października, początek listopada. Przywitała nas upałami około 30 stopni, także było gorące przywitanie. No tak, no bo to jest przecież zupełnie inny klimat też, powiedzmy. Zupełnie inny klimat, pory roku kompletnie inaczej, jak odwrotnie, jak w Polsce na naszej północnej półkuli. Ale sympatyczny kraj i warto odwiedzenia. Chodzimy w lecie? Na plaży. Sylwestra tak samo, a wakacje, nasze tutejsze wakacje obchodzimy w takiej porze najbrzydszej. Ale pojechałeś tam nie żeby zwiedzać, tylko żeby popracować i żeby przeżyć przygodę z australijską pszczołą. Przygoda z australijską pszczołą, praca przez prawie cały sezon w największej australijskiej pasiece. Także dużo nowych doświadczeń, ciekawych spostrzeżeń, bardzo pozytywny okres. Jak się trafia do Australii? Trzeba mieć jakieś znajomości, jakieś kody, żeby trafić do któregoś z tamtejszych? Nie. Australia jest krajem, który potrzebuje fachowych pracowników, w tym pszczelarzy. Dlatego jest to system rekrutacji stosunkowo prosty. Czyli co, wystarczy napisać aplikację, wysłać ją w odpowiednie miejsce i czekać? Prawie tak. W Polsce, we Wrocławiu jest biuro, które zajmuje się, jest przedstawicielstwem Australii na Polskę. Trzeba się z nimi skontaktować, przedstawić swoje CV, referencje, umiejętności. Później to biuro jest wysyłane na stronę australijskiej. Jeżeli dany pracodawca, czy to będzie dokładnie pszczelarz, zaakceptuje danego kandydata, są zaczynane formalności i drzwi otwarte. I samolot czeka. Pszczelarstwo australijskie w pigułce. Jakie ono jest? Czy takie jak polskie? Na pewno troszkę inne, bo ze względu na warunki atmosferyczne chociażby jest inaczej. W Australii szacuje się, że jest około 600-700 tysięcy rodzin pszczelich. W tym jest około 200-250 pszczelarzy zawodowych, którzy żyją tylko i wyłącznie z pszczół. Szacuje się, że łączna liczba pszczelarzy w Australii jest około 4 tysięcy. Czyli niespecjalnie dużo. Niespecjalnie dużo, ale pszczoły w Australii są widoczne, szczególnie to pszczelarstwo towarowe, częste wędrówki, przewozy z pszczołami, pakiety. Na drogach bardzo często można spotkać typowo pszczelarskie samochody, także i są rozpoznawalni. Pszczelarze w Australii są rozpoznawalni. Czy pszczoła australijska czymś specjalnym się różni od polskiej, czy nie? Nie. 80% pszczół w Australii jest to pszczoła włoska, Apis mellifera ligustica, reszta 20% to jest pewna po połowie nasza tutaj krańska i kaukaska. I choruje tak samo jak polska pszczoła, czy nie? Podobnie. Czyli też mają problemy z warozą, też mają problemy z chrząszczem ulowym? Jak to tam wygląda? Australia jest krajem, który jest krajem wolnym od warozy. W Australii nie mają warozy. Naprawdę? Naprawdę. W całej Australii warozy nie stwierdzono, myśmy też nie widzieli, ale mają za to żuczka ulowego, który
chyba trzeba powiedzieć, że mamy szczęście, że w Polsce mamy warozę, nie mamy żuczka. Żuczek gulowy w południowo-wschodniej Australii odkryty już będzie 9 lat temu. Przez ostatnie 2 czy 3 lata zaczyna zbierać bardzo duże żniwo i sieje potężne spustoszenie. Myślę, że zobaczymy to niebawem w filmie, prawda? Bo zobaczymy. Jest tam taka sekwencja niezbyt ładna, no ale trzeba się temu przyjrzeć. Drastyczna. Tak, powiedzmy, dla też takiego oka pszczelarskiego, że te pszczółki, to niestety żuczek gulowy nie wygląda za apetycznie. O, może tak powiedzmy. Z tym, że trzeba zaznaczyć, iż zachodnia część Australii, Australia Zachodnia jest dalej krajem, czy częścią kraju wolnym od żuczka. A to z jakiego powodu? Z tego powodu, że między wschodnią a zachodnią Australią jest rejon pustynny. Ach, no właśnie, parę ładnych tysięcy kilometrów i jest to teren, przez który dzikie roje pszczół nie mogą się same przedostać. A żuczek ma pewnie za krótkie nóżki. Żuczek ma może za małe skrzydełka, a transport pszczół między tymi stanami jest zabroniony, jest to restrykcyjnie pilnowane. Czyli dbają o stan zasobów pszczelarskich, prawda? Pszczelarze bardzo mocno się tego obawiają i próbują cały czas wywrzeć presję na australijskim rządzie, żeby przykładać do tego jeszcze większą wagę niż jest przykładano teraz, żeby były dotacje, żeby były badania i coraz to nowe wyszukiwanie coraz nowych sposobów właśnie ochrony tej jednej Australii przeciwko warozie, a ochrony zachodniej Australii przeciwko żuczkowi. Trafiłeś do pasieki Warrena Taylora. Co to w ogóle jest za gospodarstwo? Jak można by je było w skrócie opisać? Mieliśmy szczęście. Trafiliśmy do największego gospodarstwa pasiecznego w Australii, położonego w Nowej Południowej Walii. Liczyło 9 tysięcy rodzin pszczelich. To potężna ilość. Największa w Australii, także samych pasiek trzeba było dobrze pamiętać, żeby wiedzieć, gdzie trafić, już nie mówiąc o tych samych ulach. 9 tysięcy rodzin pszczelich, roczna produkcja matek naturalnie unasienionych wynosi około 120 tysięcy. Też się nie chce wierzyć. To też jakaś astronomiczna ilość. Jak na europejskie warunki to są potężne ilości. Ale te matki były hodowane dla potrzeb australijskich? Do Australii i na cały kraj, na cały świat. Wysyłane zaczynając od Australii, Japonia, Bliski Wschód, Stany Zjednoczone, Kanada. I to w jakichś specjalnych pakietach? W przesyłkach standardowych, po zazwyczaj po 500 sztuk, takie matki były rozsyłane na cały świat. Ale wróćmy do tych pasiek, bo intryguje mnie te 9 tysięcy rodzin pszczelich. Na jakim to obszarze było skupione wszystko? Na znacznym obszarze, ale też trzeba dodać, że to były pasieki wysokomobilne. Kilka razy w ciągu roku one były przewożone, była zmiana miejsca, była przewożone nowe pożytki czy na inne pożytki. Zimowanie w jednym miejscu, przewóz na te pożytki wczesnowiosenne i później na następne. W międzyczasie są lata, że jeżeli się opłaca, to te pszczoły są wożone na zapylanie zazwyczaj migdałów albo sadów owocowych. Także myśmy, takie nasze przewozy z pszczołami, to było do 700 km, ale poznaliśmy pszczelarzy, którzy wożą te pszczoły na 1000 i 1200 km, także to są potężne odległości. Zapylanie migdałów i migdałowców, czy w związku z tym istnieje miód migdałowy? Nie. Zapylanie to jest dla pszczół bardzo ciężka praca, dla pszczelarza. Jest to dosyć duży problem z tego powodu, iż pszczoły na takim pożytku nie rozwijają się. Pszczelarz musi te pszczoły pobudzać, stymulować do rozwoju. To czy pyłek z migdałowca nie ma jakiejś własności, które by się pszczołom do czegoś przydały? Nie można tego kompletnie porównać, załóżmy, do naszych sadów, chociażby jabłoniowych czy innych, gdzie jak się wiezie pszczoły na duże obszary, to widać w tej rodzinie zbiór pyłku, widać zbiór nektaru i ta rodzina się rozwija. Tu ta rodzina jest tak jakby zatrzymana, jeżeli ona później ma przynieść jakieś miód, dodatkowe profity, to pszczelarz musi o tę rodzinę zadbać. Ale kwiecie mamy,
prawda? Czyli pszczoły nektar zbierają z kwiatów też, prawda? Takim najpopularniejszym i prawie jedynym miodem z Australii jest miód eukaliptusowy, ponieważ eukaliptusów mamy ponad 600 gatunków. No tak. Dlatego tutaj mamy dosyć duże pole do popisu, bo jedne eukaliptusy kwitną w danym, w jednym terminie, drugie w następnym. Jedne dają tylko nektar, drugie tylko pyłek, następne to i to. Dlatego tutaj bardzo dużą korzyścią i takim wymaganiem dla pszczelarzy jest znajomość tych wszystkich odmian, chociażby samego eukaliptusa, co pozwala na planowanie, kiedy wywieźć pszczoły, czy na dany eukaliptus trzeba wywieźć później, czy wcześniej, kiedy jest to najkorzystniej. Żeby ten miód zebrać z tych roślin. Mówisz o 600 gatunkach eukaliptusa, czy około 600, czy w związku z tym mamy 600 gatunków miodu eukaliptusowego? Nie, 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 nie. Nie wszystkie eukaliptusy w ogóle nektarują. Oczywiście pszczelarz patrzy, przy których gatunkach to nektarowanie jest najbardziej wydajne, kiedy na któryś najbardziej opłaca, dlatego tych takich podstawowych miodów mamy pewno około 10-12. A w sklepach też tyle czy mniej? W sklepach nawet mniej, mówimy około 5. W takich typowych sklepach pszczelarskich, czy w sklepach u pszczelarzy, takich pszczelarskich u pszczelarzy bezpośrednio, to wtedy jest do 15, ale w takich standardowych sklepach mówimy o 5-6 gatunkach miodu. Eukaliptus to miś koala. Czy misie żyją w koegzystencji z pszczołami? Nie podbierają im miodu i zostają tylko przy liściach? Miś koala to jest w ogóle bardzo sympatyczne zwierzątko, nikomu nie przeszkadza, bo śpiąc 23 godziny na dobę, to... Właśnie, tu mamy konserwę z misia. Prawie, mamy małego misia koale, ale śpiąc 23 godziny na dobę ciężko jest zajść. Ale uspokójmy widzów, że to nie jest konserwa mięsna. Nie, to jest mały misiu futrzany koala, taka maskotka pluszak, tak. Pluszak. Bardzo sympatyczne. Wróćmy jeszcze do pasiek pana Taylora. I do niewielkiego lasku, w którym one były umiejscowione, bo kiedy mi pierwszy raz o tym lasku opowiedziałeś, to dość szeroko otworzyłem usta, zauważyłeś. Mieliśmy szczęście, ponieważ byliśmy w sezonie, kiedy wywoziliśmy pszczoły do największego lasu w Nowej Południowej Walii. A las był 120 na 140 km, także jak się wjeżdżał do tego lasu, to można było 2 godziny jechać samochodem i dalej był tylko las, tylko drzewa, tylko zarośla. I pasieki. I pasieki na okres kwitnienia eukaliptusów tam. Szacuje się, że było tam około 40 tysięcy rodzin pszczelich tylko w tym lesie. Tak? Czyli nie tylko w Taylor? Nie tylko. W całej południowo-wschodniej Australii. Potężne ilości. No, jechać 20 minut i spotkać 9-10 pasiek po 150, 200, 300 rodzin są to... Duże ilości. Ale wspominałeś też, że twój pracodawca był człowiekiem bardzo mocno obserwowanym przez innych australijskich pszczelarzy. Miał taki, jak to się ładnie mówi, szósty zmysł. To prawda, myśmy też to mogli zaobserwować, ponieważ myśmy wozili pszczoły w miejsca i w okolice, kiedy nie było jeszcze tam żadnych pasiek, byliśmy pierwsi. I myśmy powoli zaczynali myśleć, kiedy z tych miejsc należy wyjeżdżać, a inni dopiero... Tam zwozili, sprowadzali, były śmieszne historie, że myśmy już wyjeżdżali samochodami, a nie przyjeżdżali. Pszczelarz, u którego mieliśmy możliwość bycia, pracowania, był bardzo dobrze wtajemniczony w te wszystkie odmiany eukaliptusów. Szósty zmysł jest potrzebny w pszczelarstwie australijskim w szczególności. Przy każdym. Nie tylko pracowałeś, bo gromadziłeś sporo materiału i ten materiał tu leży przed nami w laptopie i jest to kilkadziesiąt minut bardzo ciekawego filmu, którym raz będzie instruktażem, prawda, ale też i będzie pewnym poznaniem specyfiki gospodarki pasiecznej w Australii. Uważam, że każdy pszczelarz jest ciekawy, jak wygląda to pszczelarstwo gdzie indziej, czy to u najbliższego sąsiada, czy to na drugim końcu świata. I takim dobrym, fajnym filmem były kanadyjskie pasieki towarowe, które dały takie inne patrzenie czasem na pszczelarstwo, a teraz australijskie pasieki towarowe też powinny być bardzo ciekawym filmem na zobaczenie, jak to wygląda na drugiej półkuli. Tam na dole. A to jest też film? To są notatki różnego rodzaju, które będziesz opracowywał? Przez cały okres, jak tam byłem, udało mi się zgromadzić, zrobić ponad 3000 zdjęć.
dosyć dużo materiałów filmowych, które teraz za chwilę zaprezentujemy. Także zapisywałem wszystkie szczegóły, rzeczy, które teraz mogę spróbować przenieść na polski grunt. Były sprawy też z pozoru drobne i mało istotne, tak by się wydawało? Czasem rzecz, która może normalnemu człowiekowi wydawać się błahostką czy sprawą nieistotną, w takich pszczelarskich operacjach jest bardzo istotna, dlatego trzeba patrzeć na dwie pary oczu, słuchać, żeby wyciągnąć jak najwięcej takiego wyjazdu. Ale na filmie będą się pojawiały też inne osoby, przecież nie byłeś w Australii sam, to powiedzmy partnerze, z którymi tam byłeś jeszcze. Byliśmy razem z pracownikiem sandyckiego Bartnika, panem Kazimierzem Sową, także przez ten okres działaliśmy, wspomagaliśmy. Czyli było do kogo usta otworzyć po polsku też? Było do kogo usta otworzyć po polsku też. Ale spędzić Wigilię? Wigilię ja spędzałem w Sydney u absolwenta Pszczelej Woli, Andrzeja Wyszyńskiego, Kazek u znajomych w Melbourne, dlatego to akurat była polska Wigilia, ale... Ale osobno. Osobno, ale w Australii. A Nowy Rok? Nowy Rok w Sydney pod mostem, także te wszystkie fajerwerki, to żeśmy widzieli już... Na żywo. Na żywo, po takim już mocno polskiej obsadzie. Ale taki wyjazd do Australii, która jest mieszanką kultur i narodowości, Australijczycy, Polacy także w Australii, Filipińczycy, Francuzi w Australii. Spotkaliśmy pszczelarza, który pół roku pracuje w Australii, pół roku w swojej pasiece we Francji, dlatego to jest to kraj, który jest takim miksem kulturowym. No to może zdejmiemy ten bumerang, otworzymy nasze urządzenie, no i włączmy film, będziemy go razem oglądać. Ja będę pytał, a ty będziesz komentował wszystko to, co na obrazkach widać. Jak najbardziej. Pakiety. Co my tutaj mamy? Mam tutaj produkcję pakietów. Nawet nie zaznaczyliśmy wcześniej. Australia jest bardzo dużym eksporterem pszczół. Głównie były wysyłane do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, aby w okresie, kiedy w Kalifornii jest zima, przygotować czy zwiększyć swoją siłę swoich pszczół na zapylanie migdałów. Należy dodać, że w Kalifornii jest największa produkcja i największe plantacje uprawy migdałów na świecie. Ponad 80% migdałów na całym świecie pochodzi właśnie stamtąd. I bardzo ważne do prawidłowej ich produkcji zapylania są pszczoły. I około 1,5 miliona rodzin pszczelich co roku jest potrzebne do zapylania tamtejszych upraw. I te pszczoły z Australii, z pasieki Warrena Taylora, było wysłane około 15 tysięcy pakietów takich mini rodzinek pszczelich do Stanów co roku. Tam się coś podziało z tego, co słyszałem, że jakieś embargo amerykańskie było na australijskie pszczoły. W tym sezonie, w którym myśmy byli, było wysyłka, eksport pakietów do Stanów Zjednoczonych było wstrzymane. Jest to związane z tym, że w Stanach Zjednoczonych boją się pszczoły Apis cerana, której obecność została stwierdzona w Australii, w północnym Queensland, a uważam, że jest to sprawa, która w ciągu roku czy dwóch sezonów powróci i eksport pakietów będzie dalej kontynuowany. Niesamowicie wygląda to strzepywanie pszczół z ramek. Jest to taka produkcja, myśmy takim naszymi, nie rekordami, ale w ciągu 7-8 godzin pracy myśmy takich pakietów mogli zrobić 350, 400, 440. Także jak na polskie warunki są to duże ilości, ale szło nam to bardzo, bardzo sprawnie po dwóch czy trzech razach, jak już... Zwracam uwagę od razu na te wasze kombinezony, bo jesteście dość szczelnie w nich zamknięci. Czy pszczoły australijskie są bardziej, że tak powiem, inwazyjne w stosunku do człowieka, czy nie? Nie. Pszczoły australijskie są, porównałbym ich do polskich, że takie łagodne polskie, ale w wyniku traktowania przemysłowego, tak to może powiedzmy, dosyć brutalnego, szybkiego, agresywność wzrastała i stąd... To jest niesamowity obrazek, to sypywanie pszczół.
Niesamowity obrazek. No i do filmu, do zdjęć było to takie interesujące, jak te kilogramy pszczół się przesypywało. Dlaczego one są tak przesypywane? Pszczoły do sprzedaży, czy do eksportu musiały być bardzo szczelnie zapakowane w takiej skrzynce, w takim pakiecie z bardzo dużą wentylacją. I żeby wsypać w ogóle pszczoły do tej skrzynki, musieliśmy je pozyskać z nadstawek, bo tutaj jest sprawa, że nie powinno być w nich ani trutni, ani matki pszczeli, co jest sprawą wiadomą, że to była strata dla pszczelarza. Produkowaliśmy to właśnie w taki sposób, że najpierw wylotek dawaliśmy jakieś 25-30 dużych kłębów dymu. Później po kilku minutach, jak ta pszczoła z korpusu gniazdowego przeszła ponad kratę, taki korpus był zabierany i trzepany, jak tutaj widzimy na obrazku. I jak w takiej skrzynce na dole mieliśmy około 10-12 kg pszczół, zabieraliśmy ją do rozsypywania po pakietach. Ja nie mogę się nie zapytać, to jest tempo telewizyjne, czy to jest tempo normalne pracy? Nie, to jest niepodkręcane, standardowy dzień pracy, standardowe tempo pracy, system pracy. Trochę szybko. Standardowo w Australii. Jak były chłodniejsze dni, to było w porządku, jak było ciepło, to się no... No właśnie, bo tutaj te obrazki wyglądają na jakiś taki teren o dość łagodnym klimacie chyba. Tak, ponieważ 3 miesiące z pobytu, w którym myśmy byliśmy w takim chłodnym, górzystym, australijskim terenie, co było dużo korzystniejsze dla pszczół, bo tam są miejsca, gdzie ta temperatura wynosi 40-45 stopni, co dla pszczół też jest... Przez górze tych Alp Australijskich i Góry Kościuszki? Nie, na północ. W północnej części Nowej Południowej Walii, a tutaj właśnie byliśmy bardziej na południu, bliżej oceanu, było dużo bardziej przyjemnie podczas pracy dla pszczół. No tak, bo widzę i dżinsy, i jakieś dresowe ubiory takie cieplejsze raczej. Ale tutaj akurat też mamy możliwość oglądania Filipińczyków, którzy pochodzą z kraju, gdzie jest naprawdę bardzo ciepło i w Australii nawet jak było ciepło, To im było tak. Albo w sam raz. Tak można to powiedzieć. No tak, i pszczoły, z którymi się trzeba zaprzyjaźnić, bo wsiadają człowieka właściwie wszędzie, w każdym całym ubraniu. Przy produkcji tych pakietów, tych pszczół w powietrzu było naprawdę dużo i wsiadały później wszędzie. Tak, no. Znajdowało się czasem w kieszeni? Znajdowało się, ale to trzeba było się przyzwyczaić. Tutaj zabezpieczanie podczas transportu. Tutaj przygotowujemy już do wyjazdu w takim samochodzie do jednego pszczelarza. Pojechało około 400-420 pakietów już gotowych. W tych pakietach, które widzieliśmy, było 1,80 kg pszczół plus matka pszczela czerwiąca naturalnie nasienniona. Plus puszka z syropem, w którym było około litra rzadkiego syropu. Kilogram 80 to ile owadów wchodzi na taką bazę? Kilkanaście tysięcy. No to sporo. Była to już taka mini rodzinka pszczela przygotowana od razu do przesiedlenia w ul i do stworzenia nowej rodzinki pszczelej. No piękne tereny też widać, że to takie... Łąkowe bardziej? Nieleśne, prawda? Znaczy podczas naszego pobytu w Australii spotkaliśmy się z różnymi warunkami, od już wspomnianego lasu eukaliptusowego, dużego, po tereny, początek terenów pustynnych, gdzie tylko czasami można było spotkać kępę drzew, a tutaj byliśmy w takim miejscu, gdzie było dosyć dużo lasów sosnowych, oraz eukaliptusowych. Czyli takie mieszane. Tak. I dalej produkcja pakietów. No fakt, że jeśli tak dużą ilość się produkuje, to naprawdę to tempo pracy musi być imponujące. Ale...
Ale powiedz, po takiej pracy ile ona trwała? 8 godzin, 9 godzin dziennie? To zależy. Produkcję pakietów tutaj, którą oglądamy, zaczynaliśmy około godziny 6-6.30. Czekaj, tą pszczołę z ekranu. No, idź. Trzyma się dobrze. Idź. Towarzyska jest. Towarzyska. Taką produkcję zaczynaliśmy około godziny 6-6.30. Trwała do zazwyczaj do około godziny 15, ponieważ później trzeba było oczyścić wszystkie te pakiety z pszczół będących na zewnątrz, polać wodą, zrosić wodą i takie pakiety później od razu jechały bezpośrednio do pszczelarza. I na następny dzień musiały zajechać. Australia jest dosyć duża, dlatego kilkanaście kilometrów musiały one, kilka tysięcy kilometrów czasem one musiały pokonać. Także musiało to być zaplanowane. Czas się liczy. Muszą w jak najlepszej kondycji dotrzeć. Tak. Więc jest ograniczona ilość syropu, dlatego czas jest. Czas jest syrop ważny. Jest jakoś specjalnie przygotowywany? Nie. Jest to normalny standard syrop. Tak. Może być ciut rzadszy, nie gęsty. Takiej konsystencji. Jeden do jednego. Bardzo towarzyskie są te pszczoły. Chodzą one cały czas po ekranie. Przyglądamy się na produkcji pakietów. Zaglądamy teraz właśnie do środka tego sypu. O, sporo. Taką ciekawostką podczas wysyłki tych pakietów za pomocą samolotu, tak, transportem lotniczym do Stanów, bardzo istotny był cały proces tej wysyłki. To wszystko było rozplanowane bardzo dobrze z harmonogramem. Dokładnie nie mogło być żadnych opóźnień i po całodziennym produkcji takich pakietów, a jeżeli ta temperatura była wyższa, powyżej 33-34 stopni, taką produkcję musieli zacząć bardzo wcześnie rano, ponieważ później nie dało się przepaść tych ramek, bo włoszczyna się obrywała, było tak gorąco. Także były przypadki, że zaczynali o 3-4 rano i dopóki ta temperatura pozwalała. Później około godziny 22, jak już wszystkie pszczoły były uspokojone, układali te wszystkie pakiety na paletę i bardzo dokładnie czyścili. Na zewnątrz nie mogło być ani jednej pszczoły. Wszystkie pszczoły, które były na zewnątrz tych pakietów, musiały być wyczyszczone. Taki był wymóg no dobrze, przewoźnika. Jeśli się zaplątała, to co? Nie, to było oczyszczone dlatego, bo zmroku nie miała prawa. Nie mogło być żadnej pszczoły na zewnątrz. To było oczyszczone właśnie po zmroku. Ta praca kończyła się często późno w nocy. Później od razu po tym wyczyszczeniu jechał samolot na lotnisko. Na lotnisku od razu te pszczoły były wkładane w dużą chłodnię, do bardzo dużej chłodni wielkości pomieszczenia, gdzie czekały na samolot. Przed bezpośrednim przedłużeniem do samolotu te palety, na których były te pszczoły, były obkładane suchym lodem, żeby tą temperaturę jak najbardziej schłodzić. Przed wysyłką jeszcze cała ta paleta z tymi pakietami była jeszcze raz obszywana, obkładana siatką na wypadek tego, że jeżeli gdzieś w środku powstanie jakaś luka, te pszczoły nie miały prawa, nie mogły wyjść. To było bardzo ściśle przestrzegane. A podczas wysyłki tych pakietów do Kanady, co także miało miejsce, jeden z tych pszczelarzy musiał lecieć z tymi pszczołami jako osoba eskortująca do Hongkongu, na lotnisko do Hongkongu. Z jakiego powodu? Żeby się tymi pakietami, pszczołami opiekować na lotnisku, żeby dopilnować, że one mają być w takiej temperaturze, że nie mogą zostać nigdy na słońcu, żeby to się nie ugotowało, bo to trzeba pamiętać, że taka ilość pszczół na jednej palecie wytwarza od razu bardzo dużą temperaturę, dlatego to musiał być od razu wchłodzone. Dla kogoś, kto nie jest pszczelarzem, to jest obrazek naprawdę troszkę jak z horroru. Można się było przyzwyczaić, także. O, tutaj od razu, o, kilogram 80 mamy już. Ale mamy widzę, że niektórzy w rękawiczkach, a niektórzy bez rękawiczek, czyli już to. Przyzwyczajenie trochę, tak. Tu gdzieś za dużo było, mieliśmy tych pszczół, bo to musiało być ciut więcej jak było w zamówieniu, ale o, już mamy tutaj puszkę z syropem i taki pięciopak jest od razu pakowany, zabezpieczony siatką, żeby tej pszczoły do środka nie naszło się za dużo. Waga taki robi to, rękowy. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie, że w ten sposób można z owadami posypować przesypujące.
jak, nie wiem, cukier, mąkę, groch. Właśnie, i punktualność bardzo ważna, prawda? Czyli wszystko musiało być bardzo precyzyjnie wyliczone, żeby te pszczoły o określonej porze trafiły albo na lotnisko, albo bezpośrednio. Albo bezpośrednio transport tak odbywa się tylko nocą. Także tutaj trzeba też pamiętać, że te temperatury w Australii nie są takie jak u nas, ale zdarzały się dni, że przewoziliśmy pszczoły i w dzień ta temperatura była około 30 stopni. Dlatego jak na przewóz pszczół są to bardzo wysokie temperatury. Ja jestem ciekawy, czy jak się przy takich pszczołach popracuje, przy robieniu takich pakietów przez kilka dni z rzędu, to co się człowiekowi śni w nocy? Pszczoły. A jak się łapie matki i załóżmy dziennie się łapie po 600, 700 tysiąc matek, to już później tylko matki pszczele. To troszkę jak z Hitchcocka. No, tutaj mamy ściany z takich pakietów przygotowane do wyjazdu do pszczelarza i ten pszczelarz, dla którego akurat dokładnie te pakiety były przygotowane, mieszkał tylko 1600 km od miejsca produkcji tych pakietów. Widać, że te wszystkie samochody są specjalnie przystosowane, to jest wszystko precyzyjnie wymierzone, że ta ilość skrzyni. Ma się mieścić tyle pakietów, tyle uli i tam nie mieliśmy ani centymetrów luźnych, dlatego trzeba było wszystko dosyć dokładnie pakować, żeby się zmieściło. No i pojechałem. Na wycieczkę. Właśnie, to jest to, o czym rozmawialiśmy. Tak. Przewóz pszczół, jak już rozmawialiśmy też wcześniej. Pszczelarze, zawodowi pszczelarze australijscy są bardzo mobilni. I to jest lasek eukaliptusowy już, prawda? Tak, ale to są takie delikatne zarośla, parę drzew. Także prawdziwy las eukaliptusowy będziemy mogli zobaczyć później. Tak, za chwilę będzie. Taką ciekawostką, największy pszczelarz w Australii do przewozu uli nie używał wózków widłowych. Wszyscy inni pszczelarze używali, a ten nasz pszczelarz stwierdził, że to mu się nie opłaca, nie kalkuluje. Siła rąk ludzkich jest, że tak powiem, lepsza w tym wypadku, czy chodzi o to, żeby, nie wiem, bardziej troskliwie obchodzić się z pszczołami? Aspekt ekonomiczny w jego konkretnym przypadku, przy jego wieku i niewiedzy, co będzie za 5 czy 6 lat, czy ta pasieka będzie w takim stopniu dużym dalej, powoduje to, że jest to taka praca. Dmucha na zimne, tak? Tak by można było powiedzieć. Te pszczoły, które teraz oglądamy, zabieraliśmy, ponieważ wystąpiło zagrożenie powodziowe. Zabieraliśmy je późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, dlatego dosyć duża ilość pszczół jeszcze była w powietrzu i dosyć dużo tej pszczoły lotnej zostało w powietrzu. I taki kłębek sobie wisiał. I taki rój sobie wisiał, a później już wzięliśmy, strząsnęliśmy na samochód, na te ule. Tu mamy przewóz, te ule przewoziliśmy na odległość około 350 km. O, tutaj dalej jest ten rój. Całe drzewo, dokładnie konery. Widać, jak się obsypują, prawda? O, następne przeszkody. O, tutaj taki pozysk, tak. Pozyskiwanie. A właśnie, bo wspomniałeś o powodzi. To dziwna sprawa, bo z powodzi w Polsce trafiłeś na prawie, że, prawda? Na powódź australijską. Tak, to żeśmy sobie żartowali, że z powodzi na powódź. Australia jest ogólnie krajem bardzo suchym. Przez ostatnie 10 lat przed naszym przejazdem wszyscy narzekali na suszę, a myśmy trafili na rok wyjątkowo mokry i nie tyle w naszym rejonie, ale jakieś 600-700 km na północ od tego miejsca, gdzie przelażyliśmy. Były naprawdę bardzo duże powodzie, zalane domy, całe miasta. No i straty w pasiekach też były tam bardzo duże. Straty w pasiekach też były bardzo duże. Pasieka pszczelarza, u którego byliśmy, była dotknięta w stosunkowo w niewielkim stopniu, bo to było tylko 28 rodzin pszczelich. Przy jego skali to jest tylko 28 rodzin pszczelich, ale poznaliśmy pszczelarza, który podczas tej powodzi stracił 1500 rodzin pszczeli, dlatego są to kolosalne straty. A przypadków takich, że popłynęło 200, 300, 500, 600 rodzin, to co chwilę się słyszało.
Czyli jak to się mówi, na pęczki można wyliczyć. Tak. Dla części australijskich pszczelarzy ten sezon był smutny, o tak to powiedzmy, ale ponieważ po tak długim okresie suszy w ziemi zostało bardzo dużo wilgoci, prognozuje się, że następny sezon Australii powinien być sezonem bardzo miodnym. Że wilgoć w glebie będzie, że to nektarowanie będzie bardzo intensywne i tutaj są przymiarki do... Czyli 2011 na 2012 2012, tak jest, dokładnie. No i faktycznie wszystko tutaj jest tak wymierzone, że do centymetra trafia. Dokładnie. O, to teraz zobaczymy miodobranie eukaliptusowe może, czy nie? Tak. Miodobranie, z którego było pozyskiwanie miodu eukaliptusowego. Miodobranie zazwyczaj zaczynaliśmy koło 5:30 rano. Czy to też z tego powodu, że jeszcze chłód i jeszcze nie było tych problemów, o których wspominałeś? Też. Ale później po miodobraniu mieliśmy też inne prace, dlatego trzeba było wcześniej zacząć, żeby wcześniej przejść do innych prac. Dzień pracy trwał od 5 do 17? Wtedy w ten czas tak. Czyli 8 godzin, nie 10? Czy w ogóle średnio to ile pracowaliście? Średnio nie liczyliśmy, ale takie dni pracy to było od 8 godzin do 36 z przerwą, czy 4 godziny na spanie w samochodzie, dlatego to różnie, no wiadomo, pszczelarstwo jest takim zawodem, do którego z zegarkiem nie można podchodzić. A weekendy były? W pasie, co podczas łapania matek, tak. Ponieważ Australia jest dosyć dużym krajem i wysyłka matek z Australii na cały świat zajmuje kilka dni, dlatego wszystkie matki, które były wysyłane z naszej pasieki, musiały to być wysyłane w poniedziałek, czyli piątek, sobota, niedziela było łapanie matek na te wszystkie wysyłki, dlatego to było wiadomo, że piątki, sobota, niedziela to jest... W poniedziałek był dniem wolny, tak? W poniedziałek był dniem pracującym już nie przy matkach, tylko przy dużych rodzinach. Tak, zaczyna się następny tydzień. Kiedy była niedziela? Niedziela, tak? Niedziela była podczas Świąt Bożego Narodzenia. Takim standardowym miodobraniem to było około 7, 8, 9 osób. Godzina 5:30 do 9:15, do 9:30 mieliśmy od 450 do 500 korpusów już miody załadowane na auto z około 4-5 pasiek. Także to było duże tempo, szybkie tempo. Zwracam uwagę na to tempo i chcę podkreślić raz jeszcze, że to nie są zdjęcia przyspieszone. Jest. Tak jak było. Tak się pracuje. Tak. A ile by można z takiego jednego góra pozyskać? Dużo zależy od sezonu, dużo zależy od okolicy. Tutaj te korpusy, które widzimy, to było średnio około 20 kg z korpusu. Trafi się nam korpus, w którym było 9 ramek obustronnie poszerzonych, pogrubionych. Zważyliśmy go, ważył 33 kg. No to bardzo pracowite musiały być mieszkanki tego. Tak jest. I pszczelarze ładujący na samochód. No coś mi te ule przypominają. One są bardzo podobne do tych, które widzimy w Europie, prawda? One są takie same jak ule, które widzimy na całym świecie, za wyjątkiem Europy, bym powiedział, dlatego że jest to Langstroth amerykański 448 na 232 mm. W Stanach, w Kanadzie, w Australii takie same ule. Tu zazwyczaj były ule, które 10-ramkowe, ale posługiwaliśmy się tylko 9 ramkami, aby te plastry były pogrubione. W innym plastrze było więcej tego miodu, było mniej do odsklepiania. Czyli też unifikacja w tych placach pszczelarskich pewna jest, prawda? Tak. Korpusy bezwręgowe, jednościenne, drewniane, bardzo odporne na przewozy, miodobrania. Spinanie pasem. W Polsce ewentualnie czy nie? No raczej nie. Akurat korpus. Mamy zimę, która wymagałaby ocieplenia tego ula.
My nie spinamy każdego ula zazwyczaj w Polsce, to są ule bezwręgowe, dlatego trzeba by zastosować jakieś dodatkowe klamry czy spinanie na czas transportu. A tak skoro jesteśmy przy tym wydobraniu jeszcze, jakieś pytanie nasunęło. Przecież tam nie ma zimy w Australii. To co, cały rok jest sezon? Czy nie? W zależności od regionu. Są miejsca, gdzie ten sezon trwa 9 miesięcy, są okolice, że może trwać 12 miesięcy. Czyli pszczoły nie odpoczywają, nie zimują w klasyczny sposób? Nie ma tam takiego pojęcia zimowania, jak my to rozumiemy. W pasiece, w której myśmy byli, taki sezon zimowy, nazwijmy cudzysłów, to, duży. Tak, duży cudzysłów, trwał około 2 miesięcy. I by to zazwyczaj od 20 maja do połowy lipca. Wtedy te pszczoły były przewożone w lasy eukaliptusowe, które w tym okresie dawały wystarczającą ilość pyłku i nektaru dla swobodnego przeżycia tych pszczół. Żeby się mogły podbudować. Tak, żeby czerwienie matki trwało cały czas, żeby później te rodziny były przygotowane od razu do sezonu. Ale poznaliśmy pszczelarza, który na okres tych miesięcy przewoził pszczoły 1200 km na północ, na teren Queensland, i tam miał dodatkowe 2 miesiące produkcji miodu. Tam przed chwilą była taka rura długa z czerwonym takim korpusem, to był odkurzacz do zasysania pszczół? Nie, to była dmuchawa powietrza, sprężone powietrze do wydmuchiwania pszczół z korpusów. I wchodzimy do wnętrza firmy pana Taylora, tak? Tak jest. Pszczelarz, ale zarazem miał dosyć duży zakład stolarski, aby wyprodukować sobie korpusy, ramki, oraz te pakiety, które w ilości 15-16 tysięcy rocznie sprzedawał, czyli musiał wyprodukować i produkował je we własnym zakresie. No i też widać, że robotnicy z różnych zakątków świata. Z różnych zakątków świata. Tutaj mamy Sudańczyków. No tak, ale to jest karnacja tak specyficzna, tak, właściwie. Tak, tak. Czy Sudańczyk, czy Kenijczyk. My tego nie rozpoznamy. Nie rozróżniamy, tak jest. Tam. W pasiece, tamtejszej pasiece, Filipińczycy, Australijczycy, Węgrzy, dosyć popularnie są Rumuni i Bułgarzy w pasiekach australijskich. To się spotyka także... Polskich robotników pasiecznych? Chyba niewielu tam tutaj było. Niewielu, ale było. Czy to w Australii, czy to w Nowej Zelandii. Jak gdzieś są pszczoły, to są też tam Polacy. To niestety, to trzeba powiedzieć. No tak, skoro spotkałeś absolwenta pszczelej woli w Australii, pszczela wola jest wszędzie. I dalej oglądamy tę produkcję. Ramek w tej chwili, tak? Tak. Takie bardzo fajne urządzonko do produkcji od razu 10 bądź 11 ramek w tym samym czasie. Taka matryca tutaj mamy. Filipinkę? Tak, ale przyklejanie miseczek woskowych do beleczek. Taka praca. No właśnie, hodowców jestem pszczelarzem, to zwracam uwagę na pracownicę. Uwaga, z kolei na to, co się robi. Taka praca hodowcom matek znana. I taka beleczka. Oblewanie rozpuszczonym woskiem. Roztopianie. Tutaj wtapianie węzy. I wirowanie miodu. W kolejne stanowisko. Tak. W pasiece były takie dwie linie do sklepiania. 6 wirówek. Jeden spinner do odsklepin. Jedna jeszcze prasa dodatkowo, żeby odsklepiny, które... Znaczy to bardzo duża firma, to fabryka miodu właściwie, można było tak powiedzieć. Największa pasieka w Australii, dlatego jak to było 9 tysięcy rodzin pszczelich, to tego sprzętu dodatkowego... Jest przy czym pracować.
Jest, jest, jest. Nie można się nudzić, nie można powiedzieć, że nie było co robić. Ostatnio ta pogoda też jest stabilniejsza. Akurat myśmy trafili na taki rok wyjątkowo niepewny, ale zazwyczaj są to takie okolice, takie miejsca, że tą pogodę dużo łatwiej prognozować i przewidywać. Zwracam uwagę, że na ściany tej budowli, czy tego zakładu, to jest coś przewiewnego, czy blacha, co jest? Nie, to było pomieszczenie szczelne, aby pszczoły z zewnątrz się nie rabowały, czy nie chciały dostać do środka, tak, że tam musiało być szczelne, tam mamy dwie odsklepiarki, linia i sześć medarek. Także... No faktycznie, dość to jest rzetelnie, że tak powiem, wyczyszczone z pszczół, bo nic nam w tej chwili po ekranie nie goni. Też nie widać, żeby cokolwiek goniło. Nad tym łakomym kąskiem, którym jest miód, goniło. Tak jest. Wymiana matek pszczelich w Australii w pasiekach towarowych 100% matek rocznie jest wymienianych. 100% rok rocznie wszystkie matki. I to jest zasada w ich pszczelarstwie? Tak, tak, ponieważ te matki w australijskich warunkach muszą czerwić 12 miesięcy w roku, się dużo szybciej wyeksploatowują, dlatego aby nie było jakichś tam problemów rójkowych, aby rodzina pszczela była w odpowiedniej sile. Co roku jest wymianych 100% matek. Tutaj wymiana tych matek była takim zajęciem ul po ulu, trzeba by matki pszczelom znaleźć, dlatego... Czyli bynajmniej nie relaksacyjnym. Trzeba by się mocno wytężać oczy, żeby tą matkę znaleźć, bo pierwsze 5 to nie było problemu, ale następne 100 czy 120 ul to zaczęło już... się mienić w oczach powoli, tak? Tak, tak. To już w kłębowisku innych owadów. Ale nie było możliwości, że nie znajdziemy matki pszczelej. No, to było przypadek jeden na 200, na 250, że taka matka nie była poddana wymianie, zaznaczana i przy najbliższej wizycie w pasiece było dokończone. A właśnie matki są znakowane tak samo jak u nas? Nie, nie, nie. Żadne matki w Australii nie są znakowane. Nawet jak otrzymywaliśmy matki zarodowe, z których później był pobierany materiał, one dalej były nie były ani oznaczone, nie miało palitki. Wszystkie matki, które używaliśmy w ulikach weselnych, były to matkami nieoznakowanymi. Do ulików weselnych wkładaliśmy bezpośrednio mateczniki. Także była to dodatkowa trudność przy wyszukiwaniu takich matek. Tak, no bo skoro oko się przyzwyczaja do tej ilości owadów, to dobrze by było, żeby coś tam błysnęło było kolorowego, czasu, tak. Tak. Demonstracja pszczelarska. A to nie będzie pokaz, tylko to będzie demonstracja. To jest demonstracja. Strike, tak, dokładnie. Australijscy pszczelarze, którzy czują, że jest duże zagrożenie warozą, którzy mają duże problemy z żuczkiem ulowym, którzy teraz mają zakaz wysyłania matek i pakietów do Stanów Zjednoczonych, wyrażają swoje niezadowolenie i chcą, aby rząd australijski dużo więcej pracy poświęcił dla nich, dla pszczelarstwa australijskiego. I tutaj mieliśmy możliwość uczestniczenia w drugiej już demonstracji w stolicy, w Canberrze. Demonstracja polegała także na rozmowach z rządem. Przez półtora dnia różni pszczelarze australijscy, naukowcy oraz firmy pszczelarskie negocjowali, rozmawiali z rządem, z ministrami, a takim punktem kulminacyjnym było w samo południe przejazd samochodów pszczelarskich przez samo centrum miasta. Co się rzuca w oczy? Transparentów nie ma, nikt nie idzie na piechotę, nie palą gumy. Był to przejazd samochodów pszczelarskich. Jak tutaj widzimy, na każdym samochodzie jest to typowo pszczelarskie ciężarówki albo wózki do przewozu pszczół. Z ulami i z pszczołami to wszystko jechało, czy nie? Były pakiety z pszczołami, ale to nie była duża ilość. To i bardzo ważne było bezpieczeństwo. Bo to było to, żeby pokazać się, ale nie atakować, nie rozrabiać. Także tutaj wózki do przewozu, korpusy,
palę to kontenery. Czyli żeby też przeciętny Australijczyk zobaczył, że to nie jest taka sobie od pracusia, tylko że to wymaga jednak sprzętu, wymaga zaangażowania, wymaga środków. Australia, trzeba pamiętać, że jest krajem mało uprzemysłowionym, ale jest krajem rolniczym i pszczelarstwo w tamtej sytuacji jest bardzo istotną gałęzią ze względu na eksport miodu, matek, pakietów, a także ze względu na zapylanie, bo to każdy pszczelarz wie, że zapylanie jest bardzo istotne w dziedzinie tak zwanej pszczelarstwa, także to jest przejazd 35 samochodów przez... Tak to przeliczając to na realia polskie, w strajku brało udział około 100 tysięcy przedstawicieli pszczelarzy. Przez miasto był przejazd około 35 ciężarówek, dużych ciężarówek, tirów. Nie, to przymierzam tak pół żartem, pół serio. Skoro jest 20 milionów Australijczyków, a tych pszczelarzy kilka tysięcy. Tak. Tak to trzeba przemnożyć. Jak przemnożymy jeszcze każdą pszczołę, to... A, to tu jesteśmy w tym lasku już może? Tu jesteśmy w tym lasku, o którym rozmawialiśmy. Paratailorowym, tym 120 na 120 na 140 km. Szacuje się, że tam było około 40 tysięcy rodzin pszczeli w tym oto lasku. I tutaj przejeżdżamy przez ulicę, która miała około 7-8 km długości. I co 200, co 300 metrów były tak rozstawione ule, także... Tam było kilka tysięcy rodzin pszczelich. Czyli taka też troszkę monotonna jazda, prawda? Mimo tego, że zakręty. Pasieka, 200-300 metrów pasieka. 200-300 metrów pasieka i tak przez 7 kilometrów. To można się zgubić czymś takim. Na drzewach mieliśmy opisane numerki, żebyśmy wiedzieli, w której pasiece jesteśmy. A GPS pomagał, czy nie? GPS nie pomagał, dlatego że z zasięgiem, czy to komórkowym, jest w Australii problem. Także komórka nie gwarantowała żadnego bezpieczeństwa i to były takie drogi, że GPS pokazywał, że jesteś w lesie i tyle. Czyli co, solidne radiostacje, jakieś walkie-talkie, ale takie naprawdę wojskowe? Każdy samochód był wyposażony w CB, nie było rzadkością wśród samochodów rolniczych CB o średnicy 2-3 cm i długości 2,5 metra. Antenowa, tak, nie tak. Antena. Ale orientacja w terenie i dobra pamięć, w którym miejscu mamy skręcać, była bardzo przydatna. No tak, w takiej pasiece to można zginąć, jak nie przymierzając ciotka w Czechach. W lesie, w którym każdy zakręt jest taki sam, a można jechać 2 godziny i dalej widzieć to samo. To było dosyć istotne. Jak mówią Chińczycy, w nocy wszystkie koty są czarne. Tak to można powiedzieć o pasiekach australijskich. No fakt, jest tego trochę. I to naprawdę musiało robić wrażenie, jak się tak jedzie i ogląda się właściwie jednakowy krajobraz. No to las. Las, pszczoły, pasieka. Pszczoły, pasieka. Las, tak. Pasieka, ul. Dokładnie. To troszkę jak z liczeniem baranów. Zasnąć można. Szybko się myli później. Tak. Mieliśmy oznaczone, każda pasieka miała numer, żeby trafić, ale trzeba naprawdę, jak się jedzie ciężarówką, ma się dojechać na umówioną godzinę, w umówione miejsce, żeby rozładować te pszczoły, to trzeba... No tak, a zwróćmy uwagę jeszcze na jedno, bo tak, tempo pracy było takie, jak widzieliśmy, prawda? Czyli tak. Widzimy tego paska. Natomiast tempo jazdy jest z kolei adekwatne do tego, w jakich warunkach się poruszamy. To są dukty. Tu tak, ale przewóz pszczół w Australii był o tyle prostszy. Na drogach jest dużo mniej samochodów i nie ma korków, nie ma jakichkolwiek tego typu problemów. Także pokonywanie tych dużych odległości jest dużo prostsze, a już dojazd na tutaj te 60-70 km w lesie to już można było. Ale też jest odwrotnie, poradzić. Bo jest ruch lewostronny, jak Anglii, prawda? Tak. Taką ciekawostką... Czyli kierowca nie jest tak skołowany, że jedzie lewą stroną. Nie, kierowca dobrze jedzie. To jest drugi największy australijski pszczelarz tutaj na tym filmie. Tutaj oglądamy przeładunek korpusów suszem i ten samochód, ten pszczelarz, który kieruje tym wózkiem widłowym, przewozi swoje pszczoły na odległość 1200 km. Pod ten samochód, który tutaj widzimy, podpina jeszcze przyczepę. Przewozi jednorazowo, przewozi około
240-250 pszczół, rodzin pszczelich w czasie jednego transportu, ale przez ostatnie 150 km, jak wozi do Queensland, jedzie drogą szutrową. I kurz, który wytwarza jego ciężarówka, powodował, że rodziny pszczele, które miał na przyczepie, dusiły się mu. Dlatego jedzie 1000 km, odpina przyczepę, rozładowuje pszczoły, samym ciężarówką z pszczołami jedzie ostatnie 150-200 km, rozładowuje pszczoły i wraca na następny wieczór, ładuje te pszczoły, które wcześniej rozładował, ponieważ te pszczoły, które były na przyczepie, miały całkiem dużą ilość kurzu, się dusiły. To jest coś niewyobrażalnego. Tak. I to nie jest Warren Taylor, bo Warren Taylor nie uznaje wózków widłowych. Nie. To jest jego bardzo dobry przyjaciel, pszczelarz z Dabo. Czy przyjaciel go nie przekonał do tego, że warto jednak z wózkiem? Nie przekonał go, ale Warren Taylor przekonuje wielu pszczelarzy do swojego taką myślenia. Skoro ma takiego nosa. O, kawałek takiego krajobrazu bardzo bliskiego naszym Karpatom. Tak, tu są takie pagórki porośnięte sztucznie nasadzonymi sosnami, które po 40 latach są wycinane. Taki trochę Beskid Wyspowy, nie? Albo tak, Sądecki. Tak. A może po górze? I pasieka. No tak. Wszystkie tutaj te lasy. I kolejne. A tak średnio na jednej pasiece było około 150-170 rodzin pszczelich, ale w tym, tu gdzie jesteśmy, w tym miejscu co widzimy, było 5 czy 6 pasiek oddalonych do około 5 km od siebie. Tutaj mamy miejsce, w którym widzimy zasiedlone do uli, przesiedlone te pakiety pszczele i tu jest około 350 takich pakiecików. Larwy. No tak, to jest to, powinniśmy byli uprzedzić wcześniej, prawda? Że mało budujące obrazki będziemy pokazywać. Tak jest. Larwy małego żuczka ulowego. Tutaj mamy akurat uliki weselne. I z 600 mini ulików weselnych po 2 tygodniach zostało około 30%, a reszta, tak jak widzimy na ekranie, było w stanie, można powiedzieć, że rodziny były zjedzone przez żuczka. Bardzo szybko nam to minęło, aż jestem zdumiony. Nie chcę się wierzyć, że to było 40 minut filmu z Australii, z australijskiej Australijskiej przygody, tak? Tak, australijskiej przygody. Australijska przygoda w pigułce. Możemy chyba zamknąć. Właśnie, co ci dała ta przygoda? Na pewno taki wyjazd zmienia patrzenie na polską pasiekę, czy na pasiekę w polskich warunkach. Na pewno daje dużo większe doświadczenie w wielu rzeczach, w wielu dziedzinach pszczelarstwa i pozwala na zastanowienie się, co można zmienić, co można ulepszyć w naszym polskim pszczelarstwie. Wiesz, Krzysztof, tak ci szczerze powiem, że mnie trochę przeraziło to tempo pracy. Ja nie wiem, czy przeciętny polski pszczelarz sobie zdaje sprawę z tego, w jakim tempie to się rozgrywa w pasiekach wielkotowarowych. W polskich pasiekach towarowych też to tempo jest takie tempo, tak, jest podobne, tak? Tak. No ale to każdy wytrzyma takie tempo pracy? No nie wiem, załóżmy, gdybym ja, facet 50-kilkuletni, zakładam, znający się na pszczelarstwie, chciał pojechać do Australii i tam popracować w pasiece, mógłbym czy odradzałbyś raczej? To zależy od człowieka, trzeba jechać i sprawdzić, zobaczyć. No, pracowali w tych pasiekach, co myśmy pracowali ludzie od naszego wieku do nawet 55-60 lat, dlatego to jest możliwe. Czyli jeśli ktoś chciałby taką przygodę przeżyć, to czemu nie? Jak najbardziej, zapraszam. No tak, tylko że właśnie podpisuje się kontrakt, prawda? I z tego kontraktu trzeba się wywiązać. Głupia sprawa zreiterować w pewnym momencie, jeśli człowiek się przestraszy, że tak powiem, tego tempa. No dlatego obejrzenie takiego filmu daje jakiś obraz, jak to wygląda. Myśmy jechali w ciemno, nie wiedzieliśmy, co się pakujemy, ale po pół roku na pewno można powiedzieć, że było warto i było to bardzo ciekawe. No wiesz, udało się na swoje prawa, więc trzeba się wpakować czasem w jakąś taką aferę, żeby się przekonać. No ale to jednak jest też i zupełnie inny ogląd chyba tego, co się na co dzień robi u siebie, prawda? Na pewno, bo ilości
chociażby matek, 500, 600, 700 matek łapanie codziennie. Naszym takim rekordem to było 1650 matek złapanie w ciągu jednego dnia, nie w pojedynku oczywiście, ale to grupą był, jakąś, prawda? Grupą, tak, ale to był dzień, w którym rano mieliśmy miodobranie, później grupą łapaliśmy matki, a wieczorem przewoziliśmy. Można powiedzieć, że w ciągu tych prawie 6 miesięcy, jak było 2 czy 3 dni, w których nie widzieliśmy pszczół, to było wszystko. Także trzeba się przygotować, że to są pszczoły. To trzeba pamiętać, że po sezonie w Polsce jedzie się tam na następny sezon, się do Polski wraca na trzeci sezon, także 3 sezony mówią, pod rząd. Jak to mówią twoi rówieśnicy, czeka nas ostra jazda. Tak patrzę jeszcze na tą naszą wystawkę małą, którą przygotowałeś, bo tak, o misiu koala zamkniętym w puszce, pluszowym misiu oczywiście, tak. Żeby się ekolodzy nie oburzali, mówiliśmy, ale tu mamy miody jeszcze, prawda? Nie tylko miody. Mamy 3 miody z Australii. Tutaj 3 eukaliptusowe, także za chwilę posmakujemy. Mamy mydło z miodem manuka. Mamy także typowy australijski podkurzacz. Pokażmy go może też do kamery, bo on się różni czymś od polskiego. Tak? Podobny, ale wyprodukowany w Australii i 80% podkurzaczy właśnie jest takowy. Bardzo, bardzo dobry podkurzacz. Przywiozłeś też serwetkę z misiem koala, która rozbawiła mnie do łez, ponieważ z tyłu była przywieszka Made in Poland. Dokładnie, także. Czyli jesteśmy tam też tak obecni. Misiem koala produkowanym w Polsce. Tak jest i to jest plus. To trzeba powiedzieć, że to jest plus. Czyli jesteśmy ogólnie mówiąc znani chyba w Australii. Szacuje się, że w Australii, w Nowej Zelandii jest około 100 tysięcy Polaków. Tak, no troszkę nas tam jest. Także i polskie nazwiska są słyszalne w radiu, można przeczytać w gazetach często podpisy, także można też tam spotkać Polaków. A to jeszcze powiedzmy już na zakończenie rozmowy, jak się tego narzędzia, które trzeba w ręce używać? Czy tak się go używa, czy... Trzeba rzucić i uciekać. To nie rzucamy, ale dziękujemy Państwu za uwagę. Mogę. I żegnamy się do następnego spotkania z kolejną przygodą. Może tym razem z afrykańską pszczołą albo z argentyńską pszczołą. Zobaczymy. Z następną.